będziemy mówili o Augustynie. Augustynie już trochę powiedzieliśmy, ale niestety tamto nagranie zaginęło. Z racji tego będziemy naszą refleksję prowadzić od samego początku. I dzisiaj dotkniemy zagadnienia, czy właściwie zaczniemy mówić o tym, w jaki sposób, jak to się stało, że chrześcijaństwo zyskało tak wielkiego teologa, tak wielkiego świętego myśliciela, tak głębokiego w osobie Augustyna. Człowieka, który można powiedzieć nie tylko jest znany powszechnie jako człowiek, który przez wiele lat szukał prawdy katolickiej, ale też uwikłany był w liczne grzechy. Choć trzeba przyznać, że jeśli się uwzględni otoczenie, uwzględni się kontekst kulturowy, religijny, w którym się wychował, zaczynamy rozumieć, dlaczego jego życie wyglądało w ten sposób. I też dlatego pochylimy się nieco głębiej nad żywotem tego człowieka, ponieważ jest ono dobrą ilustracją, jest ten żywot dobrą ilustracją prawdy, o której często musimy pamiętać, często musimy o niej rozmyślać. Prawdę, która mówi o tym, że Bóg dopuszcza zło zawsze tylko dla większego dobra. Ten trudny życiorys świętego Augustyna jest dobrym przykładem tego, w jaki sposób Bóg wydobywa dobro nawet z upadków, nawet z grzechów, bo ostatecznie święty Augustyn jest zwany doktorem łaski. Jest zwany doktorem łaski, dlatego że on sam musiał bardzo dobrze zrozumieć to, że łaska jest czymś od natury różnym, że łaska jest do zbawienia potrzebna, że łaska jest właśnie czymś, co pozwala nam wykroczyć poza nasze ograniczenia naturalne. I teraz jeśli chodzi o drogę świętego Augustyna, nie tylko do świętości, ale w ogóle do prawdy katolickiej, bo to jest przecież znane powszechnie, że on stał się katolikiem już jako człowiek dorosły, jako człowiek dojrzały, że przez wiele lat szukał prawdy. I też jest dość paradoksalne, zaraz zaczniemy to widzieć, że on tak naprawdę od 19 roku życia tak naprawdę intensywnie szukał prawdy. I też, i to jest właśnie też paradoksalne, że zasadniczo wiedział, że ta prawda jest związana z Chrystusem, a jednak nie mógł jej do końca znaleźć. Nie mógł jakby znaleźć Chrystusa, chociaż go szukał. W pewnym sensie jest to paradoksalne, skoro jego mama była katoliczką, skoro urodził się w połowie wieku IV w północnej Afryce, która była oczywiście w większej części pogańska niż katolicka, niż chrześcijańska, ale jednak chrześcijan było całkiem dużo. I oczywiście musimy tylko jednak uwzględnić tutaj jakby specyfikę Kościoła w tamtych czasach, tak? Ale jednak jest to do pewnego stopnia jakoś paradoksalne, że człowiek, który tak blisko był chrześcijaństwa, jednocześnie tak bardzo nie mógł znaleźć Chrystusa. I to, co jest też takie bardzo jednak istotne, otóż Augustyn w 19 roku życia, to się często w tych wszystkich biografiach pojawia się ten właśnie rok i chodzi o Hortensiusza, chodzi o pewne dzieło zaginione w czasach starożytnych, dzieło filozoficzne napisane przez Cycerona. Dzieło, które stało się dla młodego Augustyna motywacją do tego, żeby szukać mądrości, żeby szukać prawdy, żeby szukać czegoś więcej niż tylko piękna wymowy, bo on wtedy był na trzecim roku, powiedzmy, takich studiów retorycznych, studiował w Kartaginie wówczas i odkrył coś więcej. Odkrył właśnie to, czym my się tutaj zajmujemy, to znaczy odkrył mądrość. I potem sam wspomina w swoich wyznaniach, pisze tak: książka ta, muszę przyznać, zmieniła uczucia moje ku Tobie, Panie, zwróciła moje modlitwy i nowe, odmienne wzbudziła we mnie życzenia i pragnienia. Przed mymi oczyma zmarniały nagle wszystkie ambicje światowe. Niewiarygodnym wprost żarem serca zacząłem tęsknić do nieśmiertelności, jaką daje mądrość. I już się zacząłem podnosić, aby do Ciebie wrócić. Jak gorąco pragnąłem, Boże mój, o jakże ja pragnąłem odlecieć od rzeczy ziemskich do Ciebie. A nie wiedziałem, co czyniłeś ze mną. W Twojej mocy jest mądrość. Umiłowanie zaś mądrości, jakie we mnie rozniecała ta książka, nosi greckie miano filozofia. A więc odkrył coś więcej niż tylko piękną wymowę, odkrył filozofię. I jaką filozofię on odkrył? Tutaj możemy przeczytać
Znowu są to pewne fragmenty wzięte z wyznań. Są tacy autorzy, którzy pod pozorem głoszenia filozofii wodzą czytelników na manowce. Wielkim, błogim, czcigodnym jej mianem barwią i upiększają swoje rojenia. Prawie wszystkich tego rodzaju autorów, jacy żyli w jego czasach i wcześniej, autor, to znaczy Cyceron, wymienia i demaskuje w tej książce. Cieszyło mnie w owej książce przynajmniej to, że zachęcała nie do takiej czy innej sekty, lecz do umiłowania samej mądrości, jakabykolwiek ona była, do szukania jej, kroczenia jej tropami, uchwycenia się jej, przywarcia do niej z całej mocy. I tutaj jedno z takich ważniejszych osiągnięć tej refleksji, którą Cyceron przedstawił w Hortensiuszu, jest kwestia szczęścia. Szczęścia jako celu ostatecznego człowieka. I to też tutaj oczywiście Augustyn bardzo dobrze uchwycił. Właśnie szczęście. I tutaj znowu jest fragment, akurat już nie z wyznań, ale z dzieła o Trójcy Świętej. Oto ludzie, którzy gorliwie rwą się do dysput, chociaż nie są przecież prawdziwymi filozofami, mówią, że szczęśliwi są wszyscy, którzy żyją tak, jak sami chcą. Twierdzenie to jednak fałszywe. Jeśli się bowiem chce tego, czego się chcieć nie godzi, to samo takie pragnienie jest nieszczęściem. Mniejszym nieszczęściem jest nie móc osiągnąć tego, czego się chce, niż osiągnąć to, czego chcieć nie należy. To jest właściwie tutaj też fragment, to co przeczytałem, to jest właściwie fragment owego Hortensiusza. To są twierdzenia, które tutaj Cyceron przedstawia i z którymi się utożsamia zupełnie Augustyn, już jako ten dziewiętnastolatek zupełnie się zgodził. A więc kwestia szczęścia jako celu życia, szczęścia, które domaga się pewnej moralnej doskonałości, więc nie polega na przyjemności, nie polega na użyciu, na życiu zmysłowym. Poza tym jeszcze kwestia nieśmiertelności duszy, również została tutaj przez Cycerona przedstawiona, chociaż akurat tutaj właściwie Cyceron sam z siebie, on tylko przedstawił opinię różnych filozofów, które zarówno przemawiały za nieśmiertelnością duszy, jak i za jej śmiertelnością, zniszczalnością. Natomiast Augustyn właściwie, no można powiedzieć, że już trochę z perspektywy późniejszej swojej wiedzy jednak idzie za nieśmiertelnością. To znaczy on tutaj, kiedy już pisze o Trójcy Świętej, to oczywiście mówi o nieśmiertelności duszy, ale niezależnie od tego niezwykle istotna była rola owego Hortensiusza, bo spowodowała, że jakby w Augustynie, w tej bardzo wrażliwej duszy, pewna struna została poruszona. Też musimy pamiętać o tym, zaraz jakby no, pojawi się może pytanie, pewna wątpliwość, jak to w takim razie jest, że ów Augustyn tak wrażliwy, tak bardzo pojętny, jeśli chodzi o sprawy tak głębokie, dlaczego on w takim razie tak wiele lat zużył na to, aby do owej mądrości faktycznie dojść. Jak to się stało, że tak wiele czasu mu to zajęło? I tutaj przyczyn jest kilka, to o tym powiemy pewnie też i później przy okazji jakichś konkretnych pytań, bo wtedy, kiedy jest konkretne pytanie, to i odpowiedź może być konkretna, ale pamiętajmy o tym, że ogólna zasada mówi o tym, no możemy to, o tym, można to znaleźć u ojca Garrigou Lagrange'a w Trzech okresach życia wewnętrznego. Ogólna prawda mówi o tym, że są takie temperamenty czy charaktery, pewne typy ludzkie, które mają wielką skłonność do tego, co wzniosłe. Są po prostu jakby przeznaczone do tego, są to dusze przeznaczone do wielkich rzeczy, ale jeśli nie znajdą właściwego pokarmu, jeśli nie zostaną odpowiednio poprowadzone, to nie tylko, że się potrafią wykoleić dużo łatwiej niż inni, paradoksalnie, ale jakby od razu wykolejają się dużo bardziej niż inni, no bo właśnie mają jakby większą skłonność do dobra, to jeżeli się samochód, który jedzie z większą prędkością w złym kierunku, po prostu szybciej oddala się od celu. I to jest typowe dla tych wielkich dusz, że jeżeli się jakby nikt się o nie jakby nie stara, nie stara się im pomóc, jeżeli one same nie mogą sobie, nie umieją sobie pomóc, to wówczas dużo szybciej, jakby dużo bardziej upadają. Tak? To trochę w pewnej mierze jest to podobne do tego, co znamy ze świata aniołów, że
w świecie anielskim tak przecież właśnie jest, to zobaczymy później u świętego Tomasza w całej pełni, że ci, którzy byli doskonalsi, jeśli upadli, to upadli niżej, stali się gorszymi. Taka jest natura rzeczy. Często się tutaj zawiera się tę myśl w tej formule dość znanej, że upadek najlepszych jest najgorszy. W tej formule z języka łacińskiego się wywodzącej. I tak trochę było w przypadku Augustyna. No, dusza człowieka bardzo wrażliwego, o takim wielkiej zdolności do szukania tego, co wzniosłe, a jednocześnie tacy ludzie właśnie potrafią szybko upaść. I to widać też tak z perspektywy kapłańskiej, to trochę widać, że ci ludzie, którzy jakby mimo jakichś tam braku sprzyjających okoliczności, mimo braku odpowiedniej kultury teologicznej, trwają po prostu w miarę jakoś tam w życiu takim moralnym, jakimś tam też nawet w miarę pobożnym. To są po prostu ludzie, którzy są tacy, powiedzmy, trochę otępiali w sensie duchowo czy intelektualnie. Dużo nie potrzeba, więc po prostu jakoś sobie żyją i jakoś tak normalnie sobie tam radzą z jakimiś trudnościami. Nawet nie wiedzą, że są jakieś trudności, tak? Po prostu żyją po chrześcijańsku, specjalnie się niczym nie przejmując. Nawet nie wiedzą, że pewnie, że można się czymś przejmować. Natomiast w przypadku takich bardzo wrażliwych i wielkich umysłów, dlatego trzeba je zawsze otaczać wielką, taką troskliwą i mądrą opieką, żeby mogły wyrosnąć na prawdziwych mocarzy ducha, tak jak to było w przypadku Augustyna. I tutaj widać właśnie w przypadku Augustyna brak takiej głębokiej kultury chrześcijańskiej. Miał przecież pobożną matkę, która niewątpliwie odegrała ogromną rolę w jego nawróceniu, o tym dobrze wiemy. Niewątpliwie miał też szczęście spotkania świętego Ambrożego, o czym potem powiemy. Ale właśnie w tym wczesnym okresie życia zabrakło kogoś, kto by przedstawił Augustynowi, przyszłemu świętemu Augustynowi, przedstawił mu prawdę chrześcijańską w sposób jakby właściwy dla takich dusz głębokich, bo to trzeba, takim duszom głębokim trzeba dawać dużo właśnie takiej dobrej doktryny, głębokiej, dobrze uzasadnionej, poruszającej umysł, wolę. To nie może być po prostu taki zwykły jakiś tam katechizm dla dzieci, tak? To nie mogło być takie najprostsze rzeczy. Augustynowi zabrakło, zdecydowanie zabrakło właśnie tej głębi. No i wiadomo, natura nie znosi próżni, więc taki głęboki umysł będzie szukał prawdy, ale będzie je szukał często zupełnie nie tam, gdzie ona jest. I zadziwiające jest to, że ten 19-letni Augustyn, który już wie, że jest coś więcej niż piękno wymowy, że jest mądrość. I też, co ciekawe, tutaj w tych opracowaniach często się pojawia, bo są jakieś konkretne cytaty, które o tym świadczą, że on nawet jakoś ciągle, nawet w tym wieku, w wieku lat 19, nie był przeszczony, tak? Bo jakby skąd się to brało? Stąd się to brało, że praktyka chrztu w tamtych realiach była często jakby wiązana z pewną dojrzałością, dorosłością, że nie chciano chrzcić tak często i chętnie dzieci, chyba że było zagrożenie życia. Z czego to wynikało? Z wielu różnych czynników. Po prostu inaczej trochę Kościół funkcjonował. Sakrament pokuty też nie był tak łatwo dostępny, jak to jest dzisiaj. Wiemy, że właściwie do VIII wieku tak naprawdę, do VIII wieku, proszę sobie wyobrazić, że do VIII wieku kolejność w sakramencie pokuty elementów była inna niż dzisiaj. To znaczy najpierw było zadośćuczynienie za grzech, czyli człowiek przechodził jako ten, który chciał się nawrócić, nawracał się, dostawał pokutę i musiał najpierw ową pokutę wypełnić, która była nie taka jak dzisiaj, że można w 15 minut, czy nawet powiedzmy w kilka dni, gdy ktoś dostał jakąś niezwykle ciężką pokutę, można w kilka dni, czy ewentualnie jeśli tam ma jakąś pielgrzymkę gdzieś odbyć, powiedzmy pół roku czy rok, musi czekać na odbycie pokuty. Tamte pokuty rzeczywiście trwały kilka lat i nie było tak łatwą rzeczą, żeby taką pokutę jakoś odbyć. I dopiero po odbyciu pokuty człowiek przychodził i dostawał rozgrzeszenie. I jakby to trochę tłumaczy nam, dlaczego czekano często z chrztem do wieku, jego osiągnięcia wieku dojrzałego i pewnej dojrzałości takiej osobowościowej, tak? To się trochę bierze stąd. Zresztą często chrzest był przyjmowany dopiero tuż przed śmiercią jakoś, tak? No bo chrzest gładzi całkowicie grzechy wszystkie i to też był taki sposób na to, żeby nie trzeba było potem jakoś do spowiedzi chodzić, tak? Po prostu, także to, jak to wykładowca w seminarium powiedział,
święty Augustyn to on do spowiedzi nie chodził, tak to skomentował kiedyś, bo w tych czasach to tak z tą spowiedzią było inaczej niż dzisiaj. No nie było spowiedzi pierwszopiątkowej, nie było tych wszystkich ani jakiejś tam co niedzielnej, nie było tego wszystkiego, co powoduje, że po prostu tak łatwo jest dzisiaj odzyskać łaskę uświęcającą w sakramencie i łatwo jest częściowo zadośćuczynić za grzechy. Oczywiście ma to swoje też konsekwencje, to, że dzisiaj te pokuty są tak małe, bo to nie jest tak, że to wszystko jest jakby za darmo, w tym sensie, że jakby nie ma to swoich konsekwencji, powiedzmy, takich negatywnych, ponieważ no, skoro te pokuty są dzisiaj tak małe, to one w mniejszej niewątpliwie części czynią zadość za grzechy, a dobrze wiemy, że jeśli się tutaj nie odpokutuje, no to wtedy trzeba odpokutować w czyśćcu. Wtedy chrześcijaństwo było, można powiedzieć, trudniejsze, ale za to też i wobec tego i niewątpliwie kara w czyśćcu była zazwyczaj, średnio była na pewno krótsza niż dzisiaj, tak? Z tej właśnie przyczyny, że to było wszystko bardziej poważne i ludzie bardziej musieli na siebie też uważać. Ale miało to też i swoje jakieś gorsze strony, no chociażby to właśnie, że w takim razie z chrztem często czekano do osiągnięcia pewnej dojrzałości, czy ludzie nawet dopiero pod koniec śmierci chrzcili się, wcześniej będąc tylko katechumenami, tak naprawdę już wierzącymi, całkowicie przyjmującymi wszystkie prawdy, ale no, z racji z pewnych powodów no, niechcącymi się ochrzcić, tak? Więc zupełnie jakby taka sytuacja dzisiaj zupełnie niewyobrażalna, bo dzisiaj to jest przecież tak, że nie tylko dzisiaj, tylko już od Soboru Trydenckiego już przecież jest tak, że nie wolno tam dłużej niż miesiąc po urodzeniu dziecka tak po prostu nie chrzcić, tak? To jest grzech śmiertelny, jeśli się dziecka nie chrzci. Zupełnie inne jakby rozumienie. Ale to też wynika z tego, że w starożytności śmiertelność wśród niemowląt podejrzewam, że nie była tak wysoka, jak potem właśnie w średniowieczu, tak? Gdzieś do XVIII wieku była bardzo wysoka śmiertelność niemowląt. Jednak starożytność była pod tym względem no, bardziej tak rozwinięta, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, więc śmiertelność była na pewno mniejsza i nie było to aż tak karkołomne, żeby nie chrzcić. Oczywiście w sytuacji zagrożenia życia, zresztą Augustyn w swojej dzieciństwie miał taki epizod, kiedy był chory, już chciano go chrzcić, ale jednak jego mama odroczyła ten chrzest. To ciekawe, że właśnie tak pobożna niewiasta, ale nie będziemy chrzcić, prawda? Dzisiaj to by w ogóle to by wszystko to inaczej wygląda. To już pokazuje nam, że pewne rzeczy się w Kościele zmieniają, pomimo tego, że właśnie, no bo to nie jest modernizm, tylko katolicyzm, że prawdy są te same. Że prawdy są te same. Natomiast praktyka się czasem potrafi dość mocno zmieniać, bo ona jest czymś wtórnym. No dobrze, więc Augustyn rzeczywiście jakby wpadł ze względu właśnie na to, że no, jego dusza no, była trochę pusta w tym sensie, że nie miał za bardzo czym jej żywić, nie miał czym jej karmić, bo oczywiście no, można powiedzieć, no to jak to nie wziął Pisma Świętego, nie zaczął czytać, no ale właśnie no, to jest ten problem wielu i dzisiejszych katolików, którzy nie mają odpowiedniej formacji, tak, którzy są w tym nieszczęściu tkwienia w Novus Ordo i no, można sobie wyobrazić, że taki 15-latek czy 18 nawet latek nie mający żadnego dostępu do starych tych książek teologicznych, do żadnych kazań jakichś sensownych, próbuje otwierać Stary Testament i czyta tam o tych czystkach etnicznych, tak to można czasem znaleźć, takie są elementy, tak, które tak wyglądają, jak czystki etniczne albo inne jakieś takie rzeczy, które no, jakoś tak no, nie bardzo pasują powiedzmy do takiego powiedzmy, nazwijmy to, no właśnie, nawet do Nowego Testamentu, tak? No, dokładnie dzisiaj możemy z tymi samymi trudnościami się mierzyć, z którymi się, i na pewno się mierzy wielu ludzi, z którymi mierzył się Augustyn, który no, zobaczył, jak Pismo Święte wygląda, jak jest zbudowane, jakich słów używa, jakich treściach mówi i nie mając odpowiedniej głębi takiej teologicznej, niepewnej kultury, po prostu religijnej, po prostu się w tym pogubił. I bardzo łatwo go przyciągnęła pewna sekta, której dzisiaj powiemy, w szczególny sposób się pochylimy nad nauką tej sekty, mianowicie chodzi o manichejczyków. I też jest ciekawą rzeczą, że to nie dlatego Augustyn przylgnął do manichejczyków, bo wiedział, że to, no jednak ten Pan Jezus to nie był prawdziwym Bogiem, prawdziwym Zbawicielem, muszę szukać gdzie indziej. On właśnie dlatego przylgnął do manichejczyków, ponieważ oni podawali się za prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa, ponieważ oni małpowali właściwie nawet co do pewnych szczegółów istotnych, takich czy istotnych, no, takich ciekawych, pewnych szczegółów małpowali organizację Kościoła katolickiego. Bo założyciel tej sekty, Manes, czy właśnie Manicheusz, czy Mani, różnie zwany, to był Pers w III wieku, na początku III wieku się urodził.
I to był człowiek, którego ojciec sam był jakoś związany z chrześcijaństwem, więc oczywiście chrześcijaństwo obce jemu nie było i właściwie manicheizm, to jest gnoza, to znaczy to jest element jakby szerszego takiego nurtu, czy właściwie jakby nawet nie tyle nurtu, tylko pewien nurt w ramach czegoś większego, w ramach gnozy, czyli pewnego zjawiska, które właściwie można powiedzieć bardziej udaje religię niż ją jest, bo gnosis po grecku znaczy wiedza. I gnoza jako taka ma to do siebie, że zbawienie wiąże się z wiedzą, z posiadaniem pewnej wiedzy, tak, pewnej tajemnej wiedzy, niż z jakąś powiedzmy łaską, jakkolwiek to rozumieć pojęcie, z jakimś dobrem, które jest od Boga czy jakichś bożków jakoś dawane jest od nich, tak, znaczy od nich pochodzi. Natomiast tutaj chodziło o coś bardzo szczególnego, bo ta gnoza manichejska rzeczywiście była, można powiedzieć, taką najbardziej niebezpieczną, najbardziej jakoś zorganizowaną, nawet w ramach jakby pewnych takich form podobnych do tych katolickich, bo Manes wybrał sobie 12 apostołów na podobieństwo Pana Jezusa, bo Manes uważał się za owego parakleta, którego Chrystus obiecał uczniom, więc tak by widać bardzo wiele takich elementów, które no, można właściwie nazwać takim udawaniem, tak małpowaniem Kościoła. Tak to potem wspomina sam Augustyn. Jakiś bowiem, dlaczego przystał do manichejczyków, może najpierw jeszcze tutaj skończę ten wątek, który tak właśnie trochę przerwałem. Jakiś bowiem dziecinny przesąd odstraszał mnie od poszukiwania prawdy. Później dopiero przybyło mi odwagi i rozproszywszy ową mgłę zrozumiałem, że raczej należy wierzyć pouczeniu niż nakazowi. Wtedy to jednak spotkałem ludzi, którzy światłu widzialnemu dla oczu oddawali cześć niby jakiemuś potężnemu bóstwu. Czyli chodzi tutaj po prostu o to, że owi manichejczycy obiecywali prawdę, która będzie pokarmem dla umysłu. To jest właśnie konsekwencja tego, że Augustyn nie został nakarmiony, jego umysł nie został nakarmiony katolicką prawdą, że odczuwał pewien głód jego umysł i kojarzyła mu się religia katolicka przede wszystkim z jakimś fideizmem. No, trzeba po prostu uwierzyć w prawdę, ale te prawdy nie są wyjaśnione, te prawdy nie są pogłębione. Trochę podobnie jak i dzisiejszy taki nowusowy nastolatek, który no, słucha jakichś tam kazań proboszcza nowusowego, które właściwie są o niczym, tak niestety, tak, słucha jakichś kateches szkolnych, które jeszcze bardziej są o niczym, który próbuje, no nie wiem, czyta jakieś posoborowe, nowusowe gazetki, które też są o niczym, tak, próbuje czytać encykliki papieża Franciszka i też nie wiadomo, co tam chodzi, albo nie ma to nic wspólnego z Panem Jezusem. I właściwie, no i co taki biedny człowiek ma zrobić, tak? Zwłaszcza jeśli jest właśnie bardzo inteligentny, bardzo głęboki, no to on raczej nie będzie no, tak chodził do kościoła, raczej szybko odejdzie od czegoś takiego i tym szybciej odejdzie, im bardziej jest inteligentny tak naprawdę, bo zobaczy, że to nie ma sensu, tak? Próbuje czytać Stary Testament, nie mając odpowiedniego klucza i też się zniechęci, bo pomyśli, że to w ogóle jakoś to się nie zgadza, z Nowym Testamentem to się jakoś nie zgadza. No dokładnie te właśnie powody przyczyniły się do tego, że Augustyn przylgnął do manichejczyków. Czyli widzimy, że manichejczycy faktycznie byli gnostykami. Oni przede wszystkim akcentowali wymiar intelektu i to bardzo mocno poruszało Augustyna. To właśnie go skłaniało do tego. I podawali się za uczniów Jezusa Chrystusa. Mówili, że oni właśnie mają tą prawdę, którą Chrystus chciał światu zostawić, że ich herezjarcha, ich założyciel jest właśnie owym obiecanym parakletem. Jest właśnie tym, który ma ludzi jakoś pocieszać, tak, po odejściu Chrystusa. Tutaj jest znowu Augustyn, to jest w wyznaniach, znowu mówi tak: o prawdo, prawdo, jakże boleśnie już wtedy z głębi wzdychałem do Ciebie, gdy tamci ciągle wokół mnie wrzeszczeli, chodzi o gnostyków, właśnie chodzi o manichejczyków, wykrzykując Twe miano w najróżniejszych teoriach, wymachując niezliczonymi wielkimi księgami. Potem pisze do tutaj, zwraca się do Honorata, to był jeden z przyjaciół Augustyna, którego on sam nawrócił do manicheizmu, pozyskał dla manicheizmu takie dzieło o pożytku z wiary. Wszak zdajesz sobie z tego sprawę, Honoracie,
że przystaliśmy do tego rodzaju ludzi jedynie dlatego, ponieważ utrzymywali o sobie z niezwykłą powagą, iż chcący ich słuchać doprowadzą do Boga, a zarazem uwolnią od wszelkiego błędu dzięki argumentom szczególnym, prawdziwym i prostym. Bo i cóż innego zmuszało mnie przez niemal 9 lat słuchać tych ludzi, czyli właśnie manichejczyków, i tak pilnie naśladować, a pogardzać religią przekazaną mi przez rodziców w dzieciństwie, jeśli nie to, że utrzymywali, jakobyśmy żyli w zabobonnym strachu oraz, że wiarę przekazano nam przed zrozumieniem, gdy oni nikogo nie zmuszają do wiary. Tak? Tutaj jakby jest postawiony problem relacji wiary i rozumu i on jakby zostaje przez tego bardzo wczesnego, jeszcze niewiele rozumiejącego Augustyna, zostaje rozwiązany w sposób taki no, bardzo nieprawdziwy. Albo-albo, tak? Albo wiara, albo rozum. I on się tutaj na początku swojego życia opowiada właśnie za rozumem. Dlatego idzie za gnostykami, za manichejczykami. Kogoż by nie pociągnęły takie obietnice, zwłaszcza jeśli chodzi o umysł młodzieńca żądnego prawdy, a pyszniącego się i trochę gadatliwego także z powodu dyskusji z niektórymi ludźmi mądrymi nauczającymi w szkole. Czyli sam też Augustyn tutaj przyznaje, że również i pewnego rodzaju pycha w nim była, co jakby trudno, żeby było inaczej, skoro pycha jest oczywiście tym grzechem, który tak łatwo w nas, to 15 minut po śmierci, tak, zdaje się, że umiera, no to trudno, żeby w człowieku, który nawet nie był ochrzczony, żeby tam nie było pychy, tak, zwłaszcza jeśli był inteligentny, no to zrozumiałe zupełnie, że tak musiało być trochę. Więc teraz jeszcze odnośnie tego właśnie, może najpierw teraz już powiemy trochę o tym, o tej manichejskiej herezji, bo ona rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawie przedstawia się jakby nauka manichejska. Jest tutaj dość dokładnie przedstawiona. Przez samego Augustyna w dziele o herezjach. On, tak sam Augustyn, który 9 lat był słuchaczem owej sekty, więc na pewno bardzo dobrze poznał. I mówi tak. Ów, to znaczy Mani, podtrzymywał dwie różne i przeciwstawne sobie zasady wieczne i współwieczne, czyli zawsze istniejące. Tak? Czyli są dwie zasady. Jest zasada dobra i zasada zła. Jest jakby dwóch bogów, dwa absoluty. Mamy do czynienia z dualizmem, bardzo głębokim dualizmem metafizycznym. Są dwie zasady, dobro i zło. Idąc w ślady starożytnych heretyków, przyjmował istnienie dwóch natur i substancji, to znaczy dobre i złe. Opowiadają o nich mnóstwo bajek, mówiąc o walce i o wzajemnym pomieszaniu, o oczyszczeniu dobra od zła, o wieczystym potępieniu razem ze złem tego dobra, które nie zdoła się oczyścić, utrzymując to wszystko w zgodzie z ich dogmatami. Jednakże włączenie w niniejszym dziele tego wszystkiego, co twierdzą, byłoby zbyt rozwlekłe. Konsekwencje tych ich próżnych i bezbożnych bajek muszą twierdzić, że dusze dobre, które powinny zostać wyzwolone od pomieszania z duszami złymi, czyli z naturą przeciwną, posiadają naturę identyczną z naturą Boga. Czyli to nie tylko, że mamy do czynienia z jakimś straszliwym błędem, bo to jest oczywiście zupełnie absurdalne, żeby były dwa absoluty, dwa jakieś byty, które są po prostu no, boskie, tak, dwóch bogów, jakby dwie substancje, jakby takie, które są źródłem wszystkiego, ale one nie tylko ze sobą jakoś tam walczą, ale że no właśnie ta dusza dobra, bo manichejczycy uważali, że w każdym człowieku są dwie dusze tak naprawdę. Jest dusza dobra i dusza zła. Grzechy oczywiście ta dusza zła powoduje, czy tendencje do grzechów to ta dusza zła. A dusza dobra no, jakoś próbuje się wyrwać z tego, próbuje się uwolnić. I to jest ciekawe, że ta dusza dobra ma naturę jakoś identyczną właściwie z Bogiem, że jest taką iskrą boską. No i to jest znowu tutaj typowe dla gnozy, także utożsamienie tego gnostyka, jakiegoś tam gnostyka jako takiego utożsamienie z samym bóstwem. Tak? Czyli widać, że ten dualizm ma jednak podłoże monistyczne, podłoże panteistyczne i to jest bardzo typowa znowu cecha gnozy w ogóle, że jednak dualizm ostatecznie prowadzi do jakiegoś monizmu. W tym sensie, że człowiek jakby wierzący, tak, gnostyk po prostu jest jakoś częścią Boga, przynajmniej w tym aspekcie swoim, powiedzmy, tym dobrem, tak, ta dusza dobra jest jakoś z Bogiem identyczna. I chociaż świat został uczyniony przez naturę Boga, przyjmują jednak, że początek wziął z owego pomieszania dobra ze złem. Innymi słowy, chodzi o to, że jest, niby Bóg jest jakimś tam, powiedzmy, nie do końca właśnie stwórcą świata, ale no, od Niego jakoś się ten świat wywodzi,
bo Majchańczycy uważali, że to nie wskutek wolnej woli Boga, ale jakaś konieczność spowodowała, że jakby te rzeczy dobre, te, które w człowieku, tak, ta dusza dobra w człowieku będąca, znalazły się w świecie, ale jednak nastąpiło jakieś pomieszanie dobra ze złem, że ten zły Bóg i dobry Bóg, oni się jakoś starli w jakiejś tam wojnie po prostu, tak? Nastąpiła taka wojna i teraz tłumacząc następnie, właśnie, więc przyjmują jednak, że początek wziął z owego pomieszania dobra ze złem, jakie nastąpiło, kiedy obydwie natury były w stanie walki między sobą. No i właściwie cały czas walczą. Tłumacząc następnie, w jaki sposób dokonuje się oczyszczenie oraz uwolnienie dobra od zła, twierdzą, że dopełnia się to w całym świecie i odnośnie do wszystkich jego elementów, dzięki potędze Boga, ale również poprzez ich wybranych, za pomocą pożywienia, jakie spożywają. Czyli widać od razu nie tylko, że ta walka dobra ze złem to jest sprawa samego Boga, który no, po prostu walczy o swoje, ale również i jego wybrani, to znaczy ci, którzy są Manichejczykami, oni również mają tutaj coś do powiedzenia w tej walce, mają pewne zadanie do spełnienia. I teraz na czym będzie to polegało? Tutaj zaraz to będzie wytłumaczone. Więc Augustyn mówi tak, że są jakieś pożywienie, które spożywają ci wybrani, Manichejczycy, z potrawami tymi, jak utrzymują, została pomieszana substancja Boga, tak jak z całym światem. Otóż na mocy rodzaju życia, jaki prowadzą wybrani Manichejczycy, życia bardziej świętego i doskonalszego, aniżeli ich słuchacze, powiadają, że substancja Boża zostaje w ich wybranych oczyszczona. Tu jeszcze taka uwaga, bo w ramach sekty manichejskiej zasadniczo istniały dwa elementy, poza oczywiście samą tą władzą zwierzchnią, trochę zorganizowaną na wzór Kościoła, bo tam byli biskupi manichejscy i kapłani, i diakoni, tak? Czyli dokładnie te trzy elementy duchowieństwa, tak? Katolickie, takie jakby, no, taka parodia katolicyzmu, ale i tych 12 apostołów, o których wiemy, ale zasadniczo dzieliła się ta społeczność na dwa elementy. Byli wybrani, którzy przestrzegali tych różnych elementów ascezy, tych wszystkich zasad praktycznych i byli tylko słuchacze, którzy no, trochę tak jak tacy katechumeni, oni po prostu w katolicyzmie, to znaczy oni znali doktrynę, oni przysłuchiwali się i takim był słuchaczem, był przez 9 lat Augustyn, więc on nigdy nie był owym wybranym, nigdy nie należał do tych, którzy praktykowali pewnego rodzaju ascezę tą czysto już manichejską, tak, przeznaczoną tylko dla nich. Ona była bardzo trudna. Także to jest taka uwaga dotycząca tych spraw. I tutaj właśnie tutaj autor też samego tego opracowania tłumaczy, że ta część boskiej dobrej substancji, która jest zmieszana w pokarmach i napojach, jest tam niejako skrępowana, uwięziona. Jakby cząstki tej dobrej, boskiej substancji w pożywieniu się znajdują. I teraz jeżeli taki wybrany spożyje to jedzenie, no to wtedy uwalnia, powoduje uwolnienie tych dobrych jakby fluidów, tej dobrej substancji z tej złej. Jest takim, można powiedzieć, wyzwalaczem przez to, że on sam to zjada. Wszelka cząstka światła zostaje oczyszczona i zwrócona do Królestwa Boga jako do swej własnej siedziby. Ale w jaki sposób? I tutaj jest to rozumienie, bo wydaje się do tej pory, że no dobrze, mamy do czynienia z jakimś takim dziwnym dualizmem, już jakby przeczuwamy, że tym elementem złym będzie element materialny, bo tak to faktycznie będzie, jakby manicheizm z tym przecież kojarzy się nam bardzo mocno, że będą Manichejczycy bardzo przeciwni rodzeniu dzieci, no bo to no, jakby nowe dusze, nawet te dobre dusze się jakoś wtedy wtłacza w te niedobre ciała i tak dalej, tak, i te elementy boskiej substancji są wtedy właśnie jakoś mieszane z tym złym światem pochodzącym od tego złego Boga. Ostatecznie też i Adama i Ewę stworzył ten zły Bóg, no to tak mniej więcej tutaj będzie, więc jakby kojarzymy, że zło to ma coś wspólnego z materią, ale się teraz okazuje, że nawet kiedy się wyzwoli tą dobrą substancję z tej złej, to ta dobra nie jest tak do końca czysto duchowa, ona też ma jakiś właśnie wymiar materialny. To jest trochę taki paradoks tego systemu, że jakby dobro nie do końca jest jakby duchowe, tylko jest jakby no też z materią mocno związane, tylko jakby innego rodzaju materią taką właśnie jakby duchową, tak? Bo chodzi o to, że
Ta wszelka cząstka światła zostaje oczyszczona, zwrócona do Królestwa Boga jako do swojej własnej siedziby za pośrednictwem pewnych okrętów, takich w cudzysłowie okrętów, którymi byłyby Słońce i Księżyc. Tak? Czyli nagle ciała niebieskie stają się takimi pośrednikami, takimi aniołami, które po prostu nam tutaj jakby pomagają. Powiadają oni, że te okręty ze swej strony są utworzone z czystej substancji Boga. Czyli to jest tak, no, substancja Boga. Patrzymy na Księżyc, to na Boga patrzymy. Tak? Więc jakby się okazuje nagle, że to jest taki bardzo gruby materializm w ogóle. Powiadają oni, że te okręty ze swej strony są utworzone z czystej substancji. To światło fizyczne dostępne oczom istot żyjących i śmiertelnych, nie tylko w owych okrętach, co do których utrzymują, że znajdują się w stanie bardziej czystym, ale także i w każdej rzeczy świecącej, gdzie według nich jest ono zmieszane, utrzymują, że jest to natura Boga, czyli jednak coś wspólnego ze światłem ma, tak? Ale to bardzo materialne. Utrzymują także, że istnieje pięć elementów rodzących odpowiednie byty złożone. Elementy przynależne do ludu ciemności, czyli chodzi o ten właśnie lud ciemności, czyli ci jakby takie przeciwieństwo manichejczyków, które określają tymi nazwami: dym, ciemności, ogień, woda i wiatr. W dymie zrodziły się zwierzęta dwunożne, czyli te złe, tak? No bo to wszystko złe jest tutaj. Z których wywodzą początek człowieka, w ciemnościach węże, w ogniu czworonogi, w wodzie stwory pływające, wietrze latające. Powiadają, że w celu zwalczenia tych pięciu złych elementów zostało posłanych innych pięć elementów pochodzących z królestwa i substancji Boga i podczas tej wojny wzajemnie się ze sobą pomieszały. Z dymem powietrze, z ciemnościami światło, z ogniem złym ogień dobry, z wodą złą woda dobra, z wiatrem złym wiatr dobry. Co do wspomnianych okrętów, czyli dwóch świecących ciał niebieskich, ustanawiają pomiędzy nimi tę różnicę, że Księżyc jest uczyniony z wody dobrej, a Słońce z ognia dobrego, czyli takiego niezmieszanego, tak? Czyli tego, który jest... Tak, Słońce i Księżyc są jakby całkowicie niezmieszane, rzeczy tego świata są zmieszane z tego dobrego i złego elementu. I potem dalej. Bóg, który nadał prawo za pośrednictwem Mojżesza i przemawiał przez proroków żydowskich, nie jest Bogiem prawdziwym, lecz jednym z książąt ciemności. Również i Pismo Święte Nowego Testamentu uznają manichejczycy za sfałszowane, przyjmując to, co chcą i odrzucając to, czego nie chcą. Wyżej od niego stawiają niektóre apokryfy, które miałyby zawierać całą prawdę. Utrzymują, że obietnica Pana Jezusa Chrystusa odnośnie do Parakleta, Ducha Świętego, dopełniła się na ich herezjarchu Manesie. Dlatego też właśnie Manes miał także 12 uczniów zgodnie z liczbą apostołów, która także i dziś jest zachowywana u manichejczyków. Rzeczywiście pośród wybranych posiadają 12, których nazywają mistrzami i 13, który jest ich przełożonym, taki papież można być, 72 biskupów, którzy są wyświęcani przez mistrzów i kapłanów, wyświęcanych przez biskupów. Biskupi mają także diakonów. Inni są po prostu nazywani wybranymi. Ci jednak spośród nich, którzy się do tego nadają, są posyłani także, żeby podtrzymywać ten błąd i starać się o jego rozwój, czyli taki apostolat prowadzą. I teraz ważny element. O chrzcie z wody powiadają, że wcale nie przynosi zbawienia nikomu. Nie myślą też, żeby mieli chrzcić tych, których zwiedli. Co jest oczywiste, bo w końcu jest to gnoza, więc tutaj zbawienie daje sama wiedza. Poza tym, jaki sens miałby chrzest z wody, kiedy materia przecież ta, którą jesteśmy otoczeni, ona jest zmieszana, tak? Znaczy to jest owoc zmieszania tej dobrej substancji ze złą, więc woda, którą można znaleźć gdzieś tam w rzece, czy która spada wraz z deszczem, no to jest woda, która jest po prostu skażona tą złą substancją, więc nie może oczywiście prowadzić do zbawienia w ten sposób, to jest jasne. Podczas dnia wznoszą modlitwy zwróceni w tę stronę, którą dopełnia się jego obrót. W nocy do księżyca, jeśli jest widoczny, modlą się do księżyca tutaj. A jeżeli nie, modlą się zwróceni na północ, którędy słońce po zachodzie wraca na wschód. Czyli widać, że bardzo gruby materializm tak naprawdę. Tak? To jest bardzo ciekawe. Paradoksalnie. Pochodzenia grzechów nie przypisują wolnej woli, lecz substancji właśnie tej złej, tak? Czyli tak naprawdę to jest też bardzo wygodne, no, to zresztą taka herezja, ona ma tutaj dużo różnych takich dziwnych jakby ograniczeń, bo się okaże, że tam nie można jeść mięsa, ani pić alkoholu, no to trzeba jakoś ułatwić, bo tak same tylko zakazy to niedobrze wpływają. Tak z punktu widzenia socjologicznego, tak? Psychologicznego trzeba ludzi czymś skusić, no tak nie może być
no nie może być pokusa taka gorzka, prawda? Musi coś być słodkiego. I oni tutaj sobie wymyślili, że po prostu, no to tak można się już domyśleć, no to ta zła dusza w człowieku powoduje grzechy, tak? Czyli to po prostu to nie jest kwestia ludzkiej woli zepsutej, że człowiek grzeszy. Tutaj właśnie też Augustynowi możemy oddać głos. Więc tak, uznając zaś za prawdę dogmatyczną, że miesza się no, z tą dobrą substancją, ten zły element, utrzymują, że wszelkie ciało nie jest dziełem Boga, lecz przewrotnego umysłu, który pochodzi od pryncypium przeciwstawnego, który jest współwieczny Bogu. Pożądliwość cielesną, skutkiem której ciało odczuwa żądzę przeciwstawne duchowi, uważają nie jako słabość, która jest w nas z natury zepsutej przez pierwszego człowieka, lecz jako substancję przeciwną, która w taki sposób jest złączona z naszym ciałem, że kiedy jesteśmy wolni i oczyszczeni, oddziela się od nas i żyje także i ona nieśmiertelna w swojej naturze, a kiedy ciało odczuwa żądzę przeciwstawne duchowi, duch zaś przeciwne ciału, powiadają, że są to dwie dusze i dwa umysły, jedna dobra, druga zła, które stykają się w jednym człowieku konfliktowo. Tak tutaj wszystko to Augustyn to pokazuje. Czyli widzimy, że no jest ten element taki ułatwiający, tak? Można sobie wszystko wytłumaczyć, że to nie moja wina, tylko to jest wina tego złego elementu, który po prostu się pojawia. I tutaj od razu jakby widzimy kilka takich rzeczy, które będą potem odstręczały, bo te błędy jednak głęboko się wyryją w duszy Augustyna, w jego umyśle. Błędy intelektualne, które po prostu no jakoś będzie musiał potem przezwyciężać, będzie musiał pokonywać. Przede wszystkim właśnie, no to już widzimy, chociażby rozumienie zła. Rozumienie zła. Czym zło jest? Tak? Bardzo się głęboko wryje świadomość Augustyna, przekonanie, że zło jest jakby jakąś inną substancją i że wszystko, co istnieje, jest tak naprawdę materialne, bo nawet ten Bóg dobry jest tak naprawdę jakąś dobrą materią, substancją, którą widzimy w Słońcu czy w Księżycu. Że to ma też charakter materialny, więc jest to też tak paradoksalne, bo Manichejczycy, oni odrzucając pewne, czy właściwie większość, czy praktycznie wszystkie ważne elementy prawdy katolickiej, również zarzucali katolikom, chrześcijanom, zarzucali antropomorfizowanie Boga, traktowanie Boga tak jak to po prostu czytali w chociażby Księgę Rodzaju, czytali pewne fragmenty Starego Testamentu, gdzie Bóg jest przedstawiony w sposób bardzo cielesny i to oczywiście rozumieli w sposób dosłowny. Kazali tak wierzyć ludziom, że katolicy też to w taki sposób dosłowny rozumieją, a oni jakby no, tutaj w tym momencie mogli bronić, nazwijmy to, duchowości Boga, a jednocześnie właśnie byli tymi, którzy piewcami materializmu. To jest trochę taki paradoks. Więc właśnie odnośnie tego dualizmu, tutaj znowu w wyznaniach nawet tam Augustyn tutaj wspomina, ciągle trwałem w mniemaniu, że to nie my grzeszymy, lecz grzeszy w nas jakaś obca nam natura. Dogodne było dla mej pychy to przekonanie, że nie ciąży na mnie żadna wina i że wtedy, gdy coś złego uczyniłem, nie muszę się z tego spowiadać. Wolałem ją usprawiedliwiać, a oskarżać coś innego, co było ze mną, a mną nie było. A to jest właśnie ten, powiedzmy, taki ten haczek w doktrynie manichejskiej, niewątpliwie. Ale jeśli chodzi o samych wybranych, to tutaj jednak cechowała ich pewnego rodzaju surowość życia. I tutaj też był Augustyn niewątpliwie pod wrażeniem owej surowości. Tak to tutaj jest też przedstawione. Właśnie znalazł tam, jakby wydaje się, że wszystko, czego szukał Augustyn, bo znalazł mądrość, znalazł wiedzę, znalazł właśnie tą gnozis, znalazł mądrość bez jakiegoś fideizmu, znalazł też prawo moralne, które jednocześnie żadnego poczucia winy nie wzbudzało i życie chrześcijańskie, które, no tak w cudzysłowie chrześcijańskie, życie manichejskie, które wydawało się być na poziomie takim mistrzowskim, jeśli chodzi o unikanie słabości i mierności. Więc to wszystko wydaje się, że było. No i tutaj jeszcze Augustyn wspomina, że również takim motywem, dla którego trwało tak wiele lat w manicheizmie, było to, że z racji jego dużych zdolności do prowadzenia dyskusji, zwyciężania w jakichś rozmowach, potrafił bardzo łatwo zwyciężać chrześcijan. Widocznie ci chrześcijanie też nie mieli wysokiej kultury intelektualnej, skoro mógł. Augustyn, który tutaj wspomina, że on tak naprawdę tak bardzo to nie wierzył w te zasady. To jest bardzo ciekawe, że tutaj właśnie te spory
Mnie jednak przede wszystkim dwie rzeczy omotały dziwnymi pętami, jak to łatwo się zdarza w tym nieostrożnym okresie życia, to znaczy w młodości. Jedną z nich przyrównywałbym do jakichś kolistych pęt, okręcających się po wielokroć wokół szyi, a polegających na swoistej poufałości, nie wiem w jaki sposób nabytej, jako obraz pewnej dobroci. Drugie to jakieś szkodliwe odnoszenie zwycięstwa, które zdobywałem prawie zawsze podczas dyskusji z ludźmi niedoświadczonymi. Na przykład z chrześcijanami, usiłającymi bronić swojej wiary w sprzeczkach, tak jak każdy z nich umiał. Skutkiem częstego odnoszenia takiego sukcesu rozpalała się młodzieńcza pewność siebie. Przynaglał mnie pęd, gotując nieroztropnie ogromne zło zawziętości. Taki to sposób prowadzenia sporów, jakiego nabyłem po wysłuchaniu ich, sprawił, że chętnie im przypisywałem wszystko, cokolwiek udało mi się osiągnąć jakimiś zdolnościami umysłu albo dzięki lekturze. Otóż w taki to sposób przez ich kazania rozpalał się zapał do sporów, a z tych zwycięsko przeprowadzonych rodziła się miłość ku nim z dnia na dzień. No bo po prostu dzięki tym nim zwyciężał, więc też ich jakoś coraz bardziej jakoś lubił, szanował, kochał. Skutkiem tego działo się tak, że jakimś dziwnym sposobem to wszystko, co głosili, aprobowałem nie dlatego, że wiedziałem, ale iż życzyłem sobie, żeby to było prawdą. Czyli nie był jakoś specjalnie do tego jakoś powiedzmy przekonany, tylko wolał, żeby to było prawdą, bo dzięki temu mógł prowadzić życie, które jakoś mu się zaczynało podobać. W taki to sposób stało się, że chociaż powoli i ostrożnie, jednak przez długi czas naśladowałem tych ludzi. I tutaj też, no tutaj taki jest przykład tych praktyk manichejskich, bo możemy zobaczyć, jakże one były zabobonne, jakże sprzeczne, właśnie paradoksalnie z rozumem, to jest znowu taka gorzka ironia losu, że porzuca się rzekomo fideizm, porzuca się tak naprawdę wiarę katolicką po to, żeby napełnić swój umysł prawdami, głęboką prawdą o Bogu. Ta prawda się okazuje być zlepkiem jakichś różnych, takich bardzo materialistycznych, panteistycznych jakichś właśnie zabobonów i dość takich naprawdę zabawnych nawet. Tutaj jest fragment z wyznań. Rzeczywiście Augustyn wierzył, że figa płacze, gdy się ją zrywa, a jej drzewna matka leje wtedy łzy macierzyńskiego mleka. Jeśli by jednak tę figę zjadł ktoś uświęcony, w sensie manichejskim, zbrodnię jej zerwania z drzewa oczywiście popełniłby nie on, tylko ktoś inny, czyli by ten manichejczyk kazał komuś tam zerwać, ale gdyby ten manichejczyk zjadł, to zmieszałaby się z jego wnętrznościami i potem wytchnąłby on z niej aniołów, a raczej cząsteczki samego Boga, wyrzucając się z siebie wtedy, gdy jęczy w modlitwie. Te cząsteczki najwyższego, prawdziwego Boga byłyby nadal związane w owym owocu, gdyby z niego nie zostały uwolnione w ustach i w żołądku uświęconego wybrańca. I tu jeszcze wierzył nawet w coś takiego, że większe trzeba okazywać miłosierdzie płodom ziemi niż ludziom, dla których one były przeznaczone. Gdyby bowiem ktoś, kto nie był manichejczykiem, zgłodniały, prosił o pożywienie, manichejczycy uważaliby, że podanie mu kromki chleba wskazuje ją na śmierć, nie jego, tylko tą kromkę. Kromka wtedy umiera, kiedy ją jakiś niemanichejczyk zjada, no więc jest bardzo ciekawe. Tak to mniej więcej wyglądało, więc widzimy, że no, to była rzeczywiście straszna herezja i raz, że się rozpowszechniała bardzo mocno, zresztą jakby to była taka finalna postać gnozy, można powiedzieć, i ona jako gnoza ogarnęła dość duży obszar świata i co ciekawe, jeszcze miała swoje taki nowotwór z przerzutami, bo ostatecznie przez ci Katarzy ta najważniejsza, największa, najgorsza herezja średniowieczna to jest, można powiedzieć, właśnie taki przerzut, jakiś takich resztek manichejskich, które gdzieś tam przetrwały mimo tych różnych burz dziejowych, bo to i islam zwalczał manichejczyków i chrześcijaństwo oczywiście też zwalczało i to właściwie się gdzieniegdzie tylko mogły jakoś uchować te grupy manichejskie, a jednak potem to znowu wypłynęło gdzieś na wierzch właśnie w średniowieczu w postaci Katarów. Więc widzimy, że to nie była taka wcale jakaś taka słaba jakaś tam, znaczy no głupia doktryna, ale jednak żywotna, jak to często bywa. Ale teraz wiadomo, że po pewnym czasie się przekonał się do tego, że jest to doktryna bardzo marna, ale jeszcze najpierw o tych zarzutach wobec katolicyzmu, więc tutaj przede wszystkim właśnie ta propaganda manichejska, ona zarzucała Kościołowi właśnie fideizm, czyli właśnie autorytet, czyli właśnie opieranie się na autorytecie, no bo system gnostycki, więc narzucanie wiary bez wyjaśnienia prawdy, to zarzucano.
jako coś poniżającego, nierozumnego, nieznośnego, to jest dość ważne, bo potem będziemy widzieli, jak Augustyn stara się dość dramatycznie przezwyciężyć tę trudność, jak stara się wyprowadzić pewne z własnego też i doświadczenia, pewne argumenty, które będą przeciwdziałały temu elementowi po prostu manichejskiej indoktrynacji. Nie wiara, ale wiedza, czyli gnoza, jest rzeczą godną człowieka mądrego, mówią manichejczycy. Następna sprawa to jest właśnie kwestia tutaj rozumienie Boga, antropomorficzne, i też to bardzo wiele jakby czasu na to będzie musiał poświęcić Augustyn, żeby przezwyciężyć ten problem, bo tak naprawdę dopiero święty Ambroże jako biskup, jako kaznodzieja pokaże mu, w jaki sposób katolicy rozumieją owe fragmenty Starego Testamentu, które rzekomo pokazują Boga jako po prostu jakieś ciało, jakiegoś po prostu takiego obdarzonego ciałem, jakiegoś takiego mocarza, który ma swoje ręce i tam tymi rękami coś tam lepi faktycznie. Tak to przecież Augustyn rozumiał. Myślał, że tak właśnie Kościół katolicki rozumie owe fragmenty. Więc ta wizja Boga. Ale ponadto jeszcze kilka innych rzeczy. No bo na przykład kwestia problemu zła. Tutaj to właśnie ten problem się zła również no bo tak, bo przecież katolicy mówią, że Pan Bóg stworzył wszystko, więc jeżeli zło jest rozumiane jako jakaś substancja, jako nie tyle brak w bycie, bo dopiero do tego dojdzie wskutek lektury dzieł filozofów neoplatońskich, że zło nie jest właśnie jakimś bytem, tylko jest jakby dziurą w bycie, jest brakiem bytu. Więc dla Augustyna jakby zło przedstawiało się w sposób konieczny jako będące pewną substancją. No skoro więc Bóg stworzył wszystko, to w takim razie musiał stworzyć zło. No jak Bóg dobry może stworzyć zło? Więc nie da się tego jakoś w żaden sposób w ramach tej koncepcji zła, którą wtedy Augustyn musiał wyznawać, którą wyznawał, nie dało się tego pogodzić. W jaki sposób Bóg mógł stworzyć zło, skoro wszystko stworzył? No i poza tym jeszcze kwestia wcielenia. Jak to jest możliwe, skoro materia jest przecież tutaj bardzo mocno kojarzona z czymś złym, więc jak mógłby Bóg się tak dać skazić, prawda? Więc raczej trzeba tutaj wierzyć w to, że to jest takie tylko pozorne wcielenie, a więc wyznawać wraz z manichejczykami doketyzm. Oni właściwie przyjmowali właśnie, że to było tylko pozorne. Wzdragałem się więc przed wiarą w jego cielesne narodzenie, tutaj powie Augustyn, abym nie musiał wierzyć w to, że został ludzkim ciałem skażony. No ale wtedy w takim razie to i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa jest bez sensu. Tak naprawdę nie było tej śmierci, skoro przyjął tylko pozorne ciało. Więc tak naprawdę nie ma ani, można powiedzieć, ani Nowego Testamentu, ani Starego Testamentu. No i Stary Testament z tymi wszystkimi zaprobatą wojen, ofiar, życia patriarchów, czyli wszystkich rzeczy, które sprzeciwiały się temu, kto wyznawał chęć pójścia za tą czystością chrześcijaństwa. To się wydawało jakby nie do pogodzenia. Stary Testament i Nowy Testament. Jak to połączyć, jak to pogodzić? I oczywiście tutaj manichejczycy wobec tego twierdzili, że jest to wszystko sprzeczne. No więc rzeczywiście bardzo pomogło tutaj to Augustynowi. On jednak miał bardzo otwartą głowę i pierwszą rzeczą było to, że zauważał pewne nieścisłości dotyczące astronomii, bo tak w swojej takiej nieroztropności ma nas również nauki, w swoich naukach umieszczał jakieś szczegóły dotyczące astronomii. No i oczywiście to się tutaj nie zgadzało z obserwacjami, z wiedzą, którą Augustyn zdobywał u innych autorów. I tak tutaj w wyznaniach pisze. Zachowałem jednak w pamięci wiele trafnych opinii wypowiadanych przez owych naukowców o świecie stworzonym. Ich obliczenia potwierdzała matematyka, regularne następstwo pór roku, jak też podległe obserwacje ruchy gwiazd. Porównywałem te teorie z koncepcjami Manesa, który o tych samych sprawach pisał wiele, lecz rachunki nie zgadzały mu się. W jego pismach nie znajdowałem przekonującego wytłumaczenia takich zjawisk jak przesilenie dnia z nocą, zrównanie dnia z nocą, jak zaćmienie i inne tego rodzaju fenomeny, o jakich czytałem w książkach należących do nauki świeckiej. Wymagano jednak ode mnie wiary w to, co napisał. I teraz zobaczmy, znowu ironia taka, nie dość, że mówili tutaj, że dają czystą wiedzę, że nie trzeba
wierzyć, że Kościół katolicki jest niedobry, bo domaga się wiary, opierając się na autorytecie, tylko wiara jest przyjęciem pewnej prawdy, opierając się na autorytecie, ale z drugiej strony dokładnie to samo robili, tylko kazali wierzyć w rzeczy bezsensowne. Wymagano jednak ode mnie wiary w to, co napisał, chociaż było to całkowicie niezgodne z zasadami matematyki i ze wszystkimi moimi własnymi obserwacjami. Zauważmy, że Kościół katolicki nigdy nie nakazuje wierzyć w coś, co jest niezgodne z matematyką, bo Trójca Święta to nie jest przecież twierdzenie, że jeden jest równe trzy, że jest jakby jeden Bóg jednocześnie trzech Bogów, albo że jest jedna osoba jednocześnie trzy osoby, tylko jest jeden Bóg w trzech osobach. Nie ma tutaj zanegowania zasad matematycznych. I teraz, więc te prawdy dotyczące przyrody były w systemie manichejskim jakby elementem takiej doktryny, tak, pewnego magisterium i trzeba było je przyjmować, a były zupełnie niezgodne z rozumem. Także tutaj znowu z wyznań taki fragment. Kiedy więc wykazywano mu, że to, co mówił o niebie, w sensie tutaj chodzi o Manesa, gwiazdach, jak też o ruchach Słońca i Księżyca było błędne, nie mogło to nie podważyć całej doktryny religijnej. A więc rzeczywiście tutaj to już jakby stanowiło pewnego rodzaju taki punkt startowy dla pewnych wątpliwości, które zaczęły targać Augustynem. No i ponadto jeszcze pewien dylemat, który przyjaciel Augustyna, niejaki Nebrydiusz, no, ten dylemat jakby go tam gryzł i męczył, bo zapytywał ów przyjaciel, cóż takiego mógł uczynić Bogu ten naród ciemności, czyli jakby ten element, ten zły, ten związany z tym złym Bogiem, który zwykle manichejczycy uważali za masę przeciwstawną, jeśli by Bóg nie zgodził się z nimi zmierzyć. A więc, czyli czy Bóg jest po prostu nienaruszalny, nie jest niezniszczalny, albo też odpowiedział, że nie poniósłby żadnej szkody, a wówczas w jakim celu Bóg miałby podjąć walkę? Walką tak dramatyczną, tak straszną, podczas której część bóstwa zmieszałaby się z potęgami przeciwnymi, przywiedziona do krańcowej nędzy, potrzebowałaby pomocy, aby zostać wybawioną i uwolnioną. Innymi słowy, problem polega właśnie na tym, że skoro ten jakby prawdziwy, dobry Bóg jest prawdziwie Bogiem, to no jakby widać, że problem pojawia się wtedy z no, sensem tej walki. No, jest, właśnie to są po prostu problemy, które tkwią jakby w samych podstawach doktryny manichejskiej, właśnie tylko pokazuje, że nie może być dwóch prawdziwych bogów. Albo jest jeden bogiem, albo jest drugi bogiem. Nie może być dwóch. Więc problemy jakby zaczynają się pojawiać. No i tutaj jakby Augustyn w pewnym momencie już myślał, że tylko i wyłącznie niejaki Faustus, który był takim no, najbardziej uczonym manichejczykiem w całym obszarze Afryki Północnej, że spotkanie z tym człowiekiem, tym Faustusem, wszystkie wątpliwości jakoś pozwoli rozwiązać. No i okazało się, że jednak nie udało się tych wątpliwości rozwiązać. Okazało się, że Faustus po prostu nie zna odpowiedzi na te pytania, bo nie dało się na nie dobrze odpowiedzieć. I dlatego potem Augustyn wspomina w wyznaniach, wszystkie dawne zamiary wchodzenia głębiej w życie sekty manichejskiej całkowicie porzuciłem, gdy bliżej poznałem tego człowieka. Wprawdzie nie odciąłem się od manichejczyków zupełnie. Postanowiłem na razie nimi się zadowolić i czekać, czy nie zabłyśnie dla mnie coś, co byłoby bardziej godne uznania. Czyli widzimy, że w pewnym sensie jednak no, ta indoktrynacja manichejska odniosła pewien skutek, pewną korzyść, bo Augustyn jakby zaczyna tracić zaufanie do intelektu, bo skoro ten intelekt, którym tyle lat się już próbuje posługiwać, nie doprowadza go mimo na pewno najszczersze chęci do prawdy, to w takim razie no, co ja mam zrobić, tak? Znaczy pojawia się pewnego rodzaju zawód i problem. Tutaj jeszcze jest ciekawy taki przypadek takiej nieudanej inicjatywy życia, monastycznego życia w ramach manicheizmu, o których też wspomina sam Augustyn. Była taka inicjatywa wtedy, kiedy już w Rzymie znajdował się Augustyn, bo tam też przecież korzystał cały czas z protekcji manichejczyków, mimo że nie był już tak bardzo z nimi ściśle związany, ale ciągle jeszcze korzystał jakby z tego, że oni go traktowali jako swojego przyjaciela, jako swojego człowieka właściwie. I tutaj jest opisany przykład opartego na
na samych dokumentach Manesa, takiego jakby no, zakonu manichejskiego. I jakby Augustyn opisuje, że skończyło się to całkowitą klapą, że nawet ten biskup, który miał być takim duszpasterzem wszystkich tych manichejczyków, zakonników, w końcu uciekł ze wstydem. Załamał się na końcu i biskup z największym wstydem uciekł. Dowiedziano się potem, że on sam żył w społeczności niezgodnie z zasadami ślubowanymi, posiadając na własność pieniądze, nakazując sobie przynosić potajemnie jedzenie. No bo tych zasad się nie dało stosować. No tak, bo w sposób naturalny nie da się, bez łaski Bożej nie da się tego zrobić. I teraz to, co jest takie bardzo charakterystyczne, właśnie do zwątpienia doprowadziło to wszystko Augustyna. Nie dało się jakoś samemu rozwiązać tych wszystkich wątpliwości. Wiedział, że manicheizm nie jest rozwiązaniem trudności. Wiedział, że nie jest prawdziwą religią, ale nie wiedział, w którą ma stronę iść. Bo zobaczmy, że wcale jeszcze nie ma tutaj ze strony jakby religii katolickiej żadnej takiej wskazówki. Nie dostał jeszcze tej łaski poznania prawdy katolickiej. Dlatego tutaj sam wspomina w wyznaniach. Zgodnie więc z zasadą, jaką się przypisuje akademikom, wątpiłem we wszystko, trwałem zawieszony między różnymi teoriami. Od manichejczyków jednak postanowiłem odejść. Uważałem, że w okresie wątpienia nie powinienem pozostawać w tej sekcie, skoro tezy niektórych filozofów bardziej mi trafiały do przekonania niż jej wierzenia. Stanowczo jednak odrzucałem myśl o powierzeniu troski o uleczenie mej duszy owym filozofom, gdyż nie znali oni zbawczego imienia Chrystusa. Jest w tym taki bardzo, bardzo głęboki paradoks, bo on z jednej strony cały czas swym umysłem pragnie być uczniem filozofów i od nich chce się uczyć, bo jego rozum po prostu pokazuje im mu sensowność ich twierdzeń. Ale z drugiej strony dobrze wie, że owi filozofowie, będąc poganami, nie znają Chrystusa, a on cały czas tak naprawdę chce poznać prawdę o Chrystusie. To jest taki paradoks, że on tak się gdzieś błąka po tych, gdzieś tak po tych marginesie jakby życia intelektualnego, a tak naprawdę ciągle chce poznać Chrystusa i jakby wcale nie szuka go tam, gdzie mógłby go w pierwszej kolejności znaleźć. Jakby to nam pokazuje, że no właśnie brakowało pewnych takich elementów w dzieciństwie tej kultury chrześcijańskiej, że nie zwraca się do tego źródła, gdzie mógłby prawdę katolicką poznać. To dopiero później oczywiście nastąpi, ale to myślę, że już zostawimy sobie na kolejny odcinek i wtedy powiemy o sceptycyzmie i powiemy o tym, jak Augustyn przezwyciężył te wszystkie problemy, słabości, w jaki sposób doszedł do tego, że stał się katolikiem. Natomiast teraz właśnie pytania jakieś. No fascynujące jest to, że można rzeczywiście tak zabronić, tak? Ludzie dużo mieli przekonanie o swojej wyjątkowości, o wybitności, a jednocześnie, że przetrwało to tak naprawdę bardzo długo. Czy chodzi o tym manicheizmie, tak? Że to tak jest? No tak, tak. Tak, bo jednak jest po prostu w każdej herezji, w każdym błędzie, nawet takim najdziwniejszym, jest jednak często coś, co jest jakoś, co prawda, tylko parodią prawdy, jest coś, co udaje, naśladuje, ale bo gdyby na przykład spojrzeć jakby, z perspektywy katolickiej, ale na te fragmenty Pisma Świętego, gdzie święty Paweł mówi o rozdźwięku pomiędzy duszą i ciałem, prawda, no to jakby widać, jak po katolicku to interpretujemy i słusznie, ale rozumiemy, że to jakby może być pewnego rodzaju haczykiem dla kogoś, kto jest pozbawiony jakby wielu innych, tak, właśnie łaski, jest pozbawiony rozumienia wielu innych elementów, a jednocześnie, skoro to święty Paweł dostrzegał, wielu innych też to potrafi jakoś dostrzec, a manichejczycy na tym żarowali, potrafili wytłumaczyć, skąd się zło wziął. Słucham? Takie swoiste surrealizm. Tak, zgadza się. Przyjmowanie, zdumiewające też jest to, że jest tak dużo takich dziwnych paradoksów, bo z jednej strony materia kojarzona ze złem, a z drugiej strony tak mocne jednak, no bo w sumie to była jednak religia, która się, religia, postać gnozy, ale taka, która
czerpała szerokimi garściami z tej religii zaratustranizmu, a tamten dualizm był też bardzo obecny i no, też miało to takie podłoże dość materialistyczne, tak? I tutaj to jest widoczne, ten materializm. Niby się dobro kojarzy z duchem, skoro zło z materią w pierwszej kolejności, ale z drugiej strony jednak no, ta dobra substancja też ma charakter materialny. Do tego stopnia, że Augustyn miał przez wiele lat problemy, żeby zrozumieć, że Bóg jest duchowy. Tak? A jednocześnie ci sami manichejczycy oskarżali chrześcijan o to, że Pana Boga pojmują w sposób materialistyczny. Więc jakiś taki zupełnie taki paradoks na paradoksie właściwie. Tak? Wszystko takie dość dziwne. Tam tylko chciałem dodać, że w dzisiejszym świecie możemy dostrzec no, ciągle jakby takie pozostałości właściwie, prawda, tych manichejskich poglądów, no, albo takie myślenie, że to, co złe we mnie, to nie ode mnie, tylko to jakaś zła dusza i to już nie moja wina. No, te tak teorie psychologiczne trochę w ten sposób podchodzą, prawda, że to jest dobry człowiek, tylko tam siedzi w nim jakiś tam po prostu ten jakiś element taki tam psychologicznie określony, można go różnie nazwać, ale to już jakby to nie jest wina człowieka, że to był dobry człowiek, tylko coś tam w nim było takiego niedobrego i to ono jakby spowodowało te wszystkie złe rzeczy. Więc to po pierwsze coś takiego, a po drugie też, tutaj akurat tego nie przedstawiałem tak bardzo mocno, bo jakby z punktu widzenia Augustyna nie jest to tak bardzo istotne, ale jednak manichejczycy również i to u Katarów to jest bardzo mocne, jest ta ogromna niechęć do tego, żeby płodzić dzieci, prawda? I to jest w dzisiejszym świecie też jakoś widoczne, także tam jest wśród tych, bo tak, jeśli chodzi o, Augustyn był tylko słuchaczem, ale jeśli chodzi o wybranych, to oni nie mogli nie tylko tam właśnie mięsa i spożywać wina, ale też był w jakiejś mierze taki zakaz jakby przemieniania natury właśnie, że nie można, to co ten Zielony Ład trochę tak się z tym wiąże, tak? Że nie przetwarzać natury w taki sposób, by ona po prostu, bo to też wiąże się właśnie z jakimś takim mieszaniem tego elementu dobrego z tym złym, tak? Trzeba się trzymać od tego z daleka, tak? Żyć w taki bardzo estetyczny sposób. No i to też jest w jakiejś mierze widoczne. A w dzisiejszym świecie się bardzo mocno to jakoś przenika z takim, no takim bardzo płytkim hedonizmem. Bo dzisiaj właściwie można by zaryzykować nawet tezę, że współczesny świat jest trochę taką dziwną mieszanką takiego płytkiego hedonizmu właśnie z jakimś manicheizmem tak naprawdę. Ksiądz, chciałem poprosić się o wskazanie punktów wspólnych manicheizmu z modernizmem. A, no to niewątpliwie jest. Właśnie w tym manicheizmie widzieliśmy, że jest trochę tak naprawdę fideizmu, więc jest tutaj jakieś podobieństwo tak naprawdę, ale przede wszystkim to jest właśnie ta tendencja do monizmu czy do panteizmu. To jest bardzo mocno obecne w modernizmie, dlatego że to nawet wystarczy przeczytać dokładnie encyklikę Modernizmie świętego Piusa X i tam przynajmniej w trzech miejscach jest to wprost napisane, że modernizm prowadzi ostatecznie do panteizmu. Ostatecznie prowadzi do tego, żeby utożsamić Boga ze światem. I faktycznie to jest też widoczne u różnych tych, powiedzmy, takich teologów, pseudoteologów współczesnych, którzy idąc za modernistycznymi teoriami, ostatecznie muszą dojść do koncepcji Boga, która no, właściwie jest tylko jakąś odmianą panteizmu, a więc Bóg i świat się ze sobą utożsamiają. Bóg jest jakby no, tylko pewnym określeniem na jakieś siły, które w świecie działają, które w taki czy inny sposób zmieniają mentalność ludzką i to jest właściwie zawarte już bezpośrednio w encyklice o modernizmie, a tutaj możemy to też dostrzec, tak, skoro w człowieku ta dobra dusza ostatecznie utożsamia się z boską substancją, skoro księżyc czy słońce są ostatecznie też jakoś tożsame z boską substancją, więc mamy utożsamienie Boga i świata, tak? Czyli mamy właśnie ten element, który tylko, że tutaj są takie bardzo materialistyczne, a modernizm jest no, takim panteizmem, powiedzmy, jakimś bardziej takim spiritualistycznym, tak? Gdzie to wszystko ma taki charakter no, niematerialny, bo tam jest dużo elementów filozofii niemieckiej, która w ramach filozofii Hegla właśnie się przybrała postać jakiegoś monizmu takiego bardzo spiritualistycznego, a tutaj mamy do czynienia jeszcze z bardzo taką wczesną koncepcją w sumie przez ludzi no, takich dość prostych, materialnie jakoś no, tak
materialistycznie jakoś rozumujących, dlatego jest to panteizm taki bardzo materialistyczny, ale są, jak widać właśnie, przede wszystkim ten panteizm jest takim elementem wspólnym na pewno. A kim był Mahomet wcześniej? Pochodził z Persji, no i zasadniczo on po prostu, mając już tam 12 lat, miał takie fałszywe objawienie, które jakby go potem jeszcze się powtórzyło 12 lat później i jakby no uznał się po prostu za no tego prawdziwego takiego Zbawiciela i Mesjasza, przy czym uznał Buddę, uznał Chrystusa za jakichś takich poprzedników swoich, ale no tak jak każdy taki fałszywy Mesjasz, tak, no, to kogoś tam z przeszłości ważnego uznaje za swojego poprzednika, ale on jest oczywiście ważniejszy i tym ostateczny i jedyny. Także to była próba pewnej, z punktu widzenia takiego socjologicznego, to jest po prostu próba pewnej religii uniwersalnej. To miała być religia dla wszystkich. Religia, która czerpała, jako synkretyzm czerpała chociażby właśnie z tego buddyzmu, z tej religii perskiej, zaratustriańskiej, czyli tej dualistycznej i z chrześcijaństwa, bo właściwie jego ojciec był po prostu, przynajmniej był katechumenem, czyli był po prostu też no, świadomy tego, czego chrześcijaństwo uczy. Tak? Nie wiem, czy to było ortodoksyjne tak do końca chrześcijaństwo, ale na pewno dużo o Chrystusie wiedział, dlatego też i ramy organizacyjne swojego, powiedzmy, kościoła przez niego zbudowanego były dość podobne. No i oczywiście też potem ponieważ zginął taką śmiercią w cudzysłowie męczeńską, tak, pseudomęczeńską, więc jako taki męczennik, tak jak Chrystus, można powiedzieć, tak, także no to tak to właśnie wyglądało, tak. Także taki fałszywy Mesjasz, o którym nasz Pan Jezus Chrystus mówi wiele razy na kartach Ewangelii, tak, jeden z takich fałszywych Mesjaszy. Ja jeszcze tak. Tyle, że oni widzą, że to jest ich hedonizm, że jak nie Bóg, to zakupowali sobie przykład do pochodzenia, ale widać, że jednak kiedy ci się wychodzą z tymi swoimi stanowiskami, z tymi, ostatnio widziałam kózki w gminy, coś takiego, swojego prawa i teraz ludzie jakby w kościele nie słyszą tego, jakby się nie są do tego zachęcani, a może w jakiś sposób fałszywy, no to idą potem do tego się odpiewali, bo o, ci coś wiedzą i on w końcu nareszcie z nich wytłumaczy. No tak. Niewątpliwie tak. 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 Tak, tak, tak. Zgadza się. No to jest ten problem, który w czasach Augustyna był niewątpliwie też bardzo taki no, realny, tak, że brakowało po prostu też takiej głębszej kultury intelektualnej, takiej, która by prowadziła ludzi głodnych wiedzy do prawdy, bo przecież Pan Jezus uczył prawdy, przez 3 lata uczył zanim umarł i to jest bardzo istotny element religii tak naprawdę, właśnie uczenie prawdy i życie prawdą i to też zostało gdzieś tam potem w wielu momentach historii Kościoła, to też no, wiadomo, że w różnym stopniu było realizowane i tutaj tego zabrakło i dzisiaj tego też bardzo, bardzo tego brakuje. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszne.